Choć męża miała Filistra, w innych rzeczach była bystra, pisał Tadeusz Boy-Żeleński o pewnej pani. Kim byli Filistrzy i dlaczego artyści tak ich nie lubili? Filistrzy to mieszczanie z uporządkowanym życiem, ustalonym pewnymi regułami. Punktualnością. Umiłowaniem pracy. Zwierzchności. Nie był to styl życia artystów. Ale też pamiętajmy, że zarówno szlachta, jak i chłopi to były grupy wywodzące się ze wsi. Ciekawi mnie, panie Maćku, kto tutaj mieszkał, czy Rydel, czy Tetmajer. Czy może Uziębło? A choć może zajrzymy za te drzwi. Dzień dobry. Dzień dobry pani. To jest starsza część Tetmajerówka, dawna. Tą zbudował Tetmajer, kiedy na stałe osiadł w Bronowicach. Tetmajer mieszkał do 1903 roku. Wyprowadził się. Miał okazję kupić parę domów dalej. Stary pofranciszkański dworek, autentyczny dworek, stary. Właściwie zamieszkał tu Rydel w 1912 roku. Tyle lat trwała jakieś złączenie tych dwóch części domu. To troszkę przebudowano minimalnie. Rydel chciał uszanować tą wizję domu Tetmajera. Skąd, panie Macieju, takie przedmioty w wiejskiej chałupie? No, rzeczywiście są trochę za eleganckie jak na wiejską chałupę. O, panie Leszku, niech pan zobaczy, chochoł weselny. Znajdujemy się w miejscu, w którym odbywało się najsławniejsze wesele, które w swoim dramacie przedstawił Stanisław Wyspiański. I rzeczywiście Rydlówka nawiązuje swoim wystrojem do autentycznego wystroju tych czasów, który znamy choćby z didaskaliów umieszczonych w weselu. Część, oczywiście nie wszystkie meble są tu oryginalne, ale tak przy okazji, jak jesteśmy przy meblach, to właściwie w tych czasach już wystrój chałupy dworskiej czy nawet dworku na wsi niczym nie różnił się od wnętrz mieszczańskich. Czyli chłopi bronowiccy idąc na targ, tak, na Stary Klepasz czy też na Plac Szczepański zaopatrywali się w takie przedmioty. Tak, i podpatrywali styl życia mieszczan i zanikał też nawet strój ludowy. I to są właśnie wyroby robione w różnych ośrodkach, ale pod gust chłopski. W tych przedmiotach, które tutaj są na stole, widać, że one miały taką ludową manierę, bo tutaj na przykład jest napis Daj Boże Szczęście. Tak, czy takie koguciki to są rzeczywiście motywy robione pod gust chłopów. Chłopi byli olbrzymim rynkiem zbytu, musimy o tym pamiętać. Oni już byli wtedy dość zamożni, to są czasy już po czynszowaniu. Tak, ale też może w zamożniejszych domach wiejskich, to jest akurat tak. Nietypowy dom, nie brakowało pewnych elementów związanych z patriotyzmem, z elementami niepodległościowymi, bo pamiętajmy, że cały czas mówimy jak gdyby o czasach zaborów. Zaborów, tak. Stąd ten właśnie tutaj świecznik z pięknym orłem księstwa warszawskiego. Ale pamiętajmy, mimo że dość sporo wiedzieli o świecie, to jednak poziom życia ówczesny był trochę niższy niż dzisiaj. No, nie było gazu, nie było elektryczności. Nie było łazienek, nie można było się solidnie wykąpać. Nawet nie było zawsze szyb w oknach. Szyby były dość drogie. Na przykład używano jakichś błon zwierzęcych albo na przykład dawano nasączony tłuszczem papier. Nie można było takie rzeczy spotkać. Co to za dziwny zielony? To jest słynna zielona wróżka. Bardzo popularny wtedy napój, obecnie już zakazany ze względu na zawarte w nim toksyny. Nazywało się to absynt i po wypiciu czegoś takiego Van Gogh obciął sobie ucho. To ja w takim razie tylko powącham. No ja też nie będę ryzykować, bo też przydadzą mi się jeszcze uszy. Anyżek. Od
tego okresu, kiedy wszedł do Bronowic Stettmayer, możemy powiedzieć, że rozpoczął się w sztuce okres młodej Polski, ponieważ zaczęli tu przyjeżdżać inni znakomici artyści, malarze z rektorem Stanisławskim na czele. No i pamiętajmy też, że bardzo ważną rzeczą był skandal. Pamiętajmy, że to są czasy, kiedy panna Mauricjowa wybiegła na rynek bez czepka i przebiegła tam dwie bramy. I to był skandal, o którym mówiono przez dziesięciolecia. Ślub z chłopką, no to był takim skandalem, no jakby dziś, no nie wiem, supergwiazda zrobiła coś super, super niezwykłego. Panie Leszku, kim był Lucjan Rydel? Panie Maćku, należy sobie zadać pytanie, kim nie był Lucjan Rydel? Na pewno był literatem i to dobrym. Pisał dramaty, pisał dość dużo o poezji. To są rzeczy, które są do dziś czytane i wystawiane. Ale z wykształcenia w ogóle był prawnikiem. Jego ojciec był profesorem uniwersytetu. Okulistą. Znakomitym lekarzem. Dziadek. Filozofem. Filozofem. Poza tym brał udział, prowadził kursy w Akademii Sztuk Pięknych imienia Adriana Baranieckiego. W Akademii Sztuk Pięknych dla? Dla kobiet, tak? Co było wtedy takie półlegalne. A przede wszystkim też dość sporo przekładał. Świetnie znał Grekę, świetnie znał łacinę. Przekładał między innymi Iliadę. I znał też oczywiście francuski, angielski. Właśnie jakąś książkę znaleźliśmy. O, to są nawet dramaty Rydla. Ale to nie jest przekład, ale utwory dramatyczne Lucjana Rydla z 1902 roku. Piękna rzecz. Podobnie jak Władzio postanowiłem zostać chamem, pisał Lucjan Rydel. O co chodziło w tym cytacie? Odnosił się on tutaj do swojego szwagra, Włodzimierza Tettmayera, który był posłem chłopskim na Sejm Galicyjski, tutaj krajowy w Lwowie. Rzeczywiście jest to czas, kiedy chłopi dostają prawa polityczne. Ci, którzy nie bardzo mieścili się, bo mieli za mały majątek w tym cenzusie klasy szlacheckiej, nie mieli szansy dostać się do Sejmu, bo tam już szli czartoryscy zamojscy, bardzo chętnie wchodzili do Sejmu właśnie z list chłopskich. Tak, i tutaj właśnie ten paradoks, że potomek starego rodu, Włodzimierz Tettmayer, marszałka szlachty, tak, zostaje posłem chłopskim. Witam pana, panie Maćku, i ciebie, wielce szanowny chochole. Znajdujemy się w miejscu dawnej biblioteki, dawnego gabinetu Lucjana Rydla, który po śmierci poety stał się początkowo lamusem, a po II wojnie światowej został przekazany na potrzeby młodzieży parafii bronowickiej, którą kierował i opiekował się ksiądz Antoni Gigoń. Obecnie tutaj prowadzone są zajęcia dydaktyczne, edukacyjne, pokazujące historię tego miejsca, Rydlówki, Tettmayerówki, historię Bronowic od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego. I dlatego pozwolę sobie przeczytać tutaj fragment twórczości Lucjana Rydla. Kurtyna spadła i za małą chwilę wyjdą stąd wszyscy i światła pogasną w mury, gdzie sztuka lat mieszkała tyle, gdzie jeszcze dzisiaj gwarno jest i jasno. Cisza i ciemność z twarzą ołowianą wstąpią i już w nich na zawsze zostaną.